Cześć, z tym Wafel, witam was znowu w Cupheadzie, lecimy dalej z ekspertem. Na początek lecimy z robotem. Jeśli pójdzie mi wystarczająco szybko, no to oczywiście też inne bossy. Ale nie wiem jak to pójdzie. Dobra, walimy może najpierw laserek. O nie! Dobra. To już źle poszło? Czy on wcześniej nie atakował jakby trochę mniej? No, chyba więcej atakuje. No w sumie ekspert, no to czego się spodziewać? Tam to już padło? Wow. Dobra. Oberwałem. Ale to chyba nic nie szkodzi, bo dostaję serduszka za odbicia. Rozwal to, rozwal to, rozwal to. Bum. Jezu, jak tamten strzela, powalony chłop. Dobra. Pyk. No nie, nie, nie poszło, nie poszło dobrze. Bum. Serducho. Dobra, może zaraz skończę tą fazę i oberwałem znowu. Oj, to poszło bardzo źle. Bardzo źle i trzeba będzie to powtórzyć. Szczególnie, że umarłem. Nawet nie strzeliła nieraz z tym laserkiem. Dobra, serducho rozwalone. Tak jakby. No, weź! Co jest? Znikaj, znikaj, koniec. A, bo on teraz robi tak, no tak. Bum, bum. Ej, ej. Teraz trzeba jakoś go tu tak sprytnie. O, z tyłu była bomba, nie widziałem jej. A można tak? Ej, co? A, bo skończył fazę. Dobra. Myślałem, że się zbugowałem go. Dobra, chyba jeszcze mogę mieć dwa serduszka z odbicia, nie? Jedno mam. Jeszcze zaraz będzie kolejne. Oberwałem. Ta faza jest taka sama, tylko po prostu jest trochę trudniejsza. Ta pierwsza to jest takie największe zło. Dobra, laserek trzeba szybko rozwalić, żeby on w ogóle nie strzelił. Ani razu. Te śrubki są łatwiejsze niż laser. Tak imo. Dobra. Nie strzelił, już myślałem, że strzeli jednak. Teraz to rozwalić, bo te samolociki mi przeszkadzają. Dobra, i tak wleciałem w nie. To rozwalić. Jezu, jak ja wlatuję w nie głupio. Czekaj, nie! Samolociki są na dole! A jak rozwalę samolociki, to będą bomby, to ja chyba wolę nie. Chyba wolę samolociki już. A bo te platformy się ruszają też. Dobra, już tu nie będzie S, ale chcę zobaczyć, jak czas wyszedł. Dobra, oberwałem i teraz on oberwie. Nice. Czas poszedł ładnie. To tylko nie oberwać i będzie git. Dobra, to nie będzie takie trudne. Tylko w tej pierwszej fazie jest taka rozpierducha. Tu warto chyba te bomby walić, bo... Ajajaj. Żeby go trochę przyspieszyć, bo i tak trudno go trafić, nie? Więc każde te obrażenia... Aha, no dobrze, trafiłem. No weź. Nie, 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 żadnych magnesów, weź, 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 weź. No, dwa życia straciłem. Usytuuj je tak, żebym mógł odbić. Coś do odbicia do mnie, potrzebuję serduszek. Jeszcze jedno chyba. A, nieważne. Za bardzo patrzę na niego, za mało patrzę na siebie. Jezu. Przestań mi tak robić! Masz boom! Ten magnes, ach. Nie znoszę, jak nie widzę swojej postaci przez te ozdoby ekranowe. Ej, jak go nie widać? On tu jest dalej za ekranem chyba. Bo mi się ładują karty, jak ja tam strzelam. Czyli on tam obrywa. Czyli on tam jest. I można szybciej zacząć strzelać, nie dopiero jak go widzimy. Dobra. Poszło? Jakoś? Mam życie? Nie wiem, czy mam czas. Mam czas i to zarąbisty, dobra. Co, lecimy do teatru? Może wezmę... to. Znowu dzieciak będzie we mnie butelką rzucał. Ajajaj. Czasami trochę na sty... Au! Czemu aż tak we mnie? Czyż się poruszałem? Dobra, serducho. I tak nie będzie S. Bo obrywałem, ale dobra. O nie, Kidos w oknie! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O nie, teraz to. O, double jump tutaj może bardzo pomóc. No. Ale bomba dymna też by bardzo pomogła. Ej! Czemu żeś podniosła ten parasol? Czy ja ci pozwoliłem? Jak ja mam to... Aha, po prostu tak, dobra. Serducho? Piorunki.
Wow. Ta faza to jest jakaś... łatwiutka. Ej, dwie rzeczy na raz? No i dobra, i ostatnia. Ona chyba jakaś trudna nie była. A, parasol sobie jeździ i róże spadają, dobra. Samoprowadzający lepiej będzie wziąć. Niektóre róże nawet można odbić. Okej, okay. Może zrobię tak? No i knockout. Ej, to też będzie łatwy boss. Tam biedne dzieci, spłakane. Wcześniej w ogóle nie zauważyłem. Jak z czasem? O Jezu, źle. Chyba muszę cały czas być samoprowadzającym, bo ten piorunek nie zawsze strzela. B plus, ja pierdzielę. Muszę o 20 sekund krócej to zrobić. Samoprowadzający trzeba ciągle strzelać chyba. Czekaj, to samoprowadzające strzela w butelkę czasami? Da się ją rozbić w powietrzu? Nie wiem, w coś strzela dziwnie. Nie, dobra. Jeszcze raz mogę oberwać. Mam full HP. Knockout. Dobra, poszło chyba znacznie szybciej niż wcześniej. No. No, bardzo. Pół minuty krócej. Ale odbić nie było. O Jezu, odbić nie było. Cholipka, dobra. Już myślałem, że to jest to. Ale odbicie da się załatwić bez jakiegoś większego problemu. Tylko musi mi dawać okazję. Ja tych okazji nie mogę tak marnować. Nie podoba mi się to, że robisz to w tym miejscu. Ona zadaje obrażenia sama w sobie dalej. A. Ała, nie widziałem butelki w ogóle. Dobra. Daj, mam 4 HP. I idzie do... Nigdy nie mów, że idzie dobrze, nigdy nie mów, że jest łatwo. Nie w trakcie walki. No, nie. W ogóle wydaje mi się, że jakby za mało mówię przy tym ekspercie, ja się po prostu próbuję skupić. Jak gadam, to nie mogę się skupić. Poza tym wiecie, jak jest 10 podejść. Dobra, powiedzmy trochę więcej niż 10. To nie wiem, w którym coś mówić. O mój. Myślałem, że będzie skakać. I się skończyło tak, że zostałem uwięziony. Ale inne dźwięki są trochę, kiedy rzuca wachlarz. Teraz rzuca. Inaczej się zachowuje chyba. Ej, z drugiej strony podeszła. A, bo podchodzi z takiej strony, żeby mnie nie zabić. Żeby mnie nie walnąć, raczej. Dobra. Dziecko spuściło mi łomot. Ej! Myślałem, że po poprzednich obrażeniach mam jeszcze tarczę jakąś. A nie miałem. Nic. Dobra, ale odbić nie mam. Mam chyba 2 odbicia. Idzie dobrze, ale tylko 2... Kurde, dobra. Tylko to 2 odbicia mam. Dobra, będzie trzecie. Tylko nie oberwać piorunków. Piorunki są łatwe. Fala również jest łatwa. A jak próbujesz odbić i zrobić jeszcze coś, a wtedy jest trudniej. Ogólnie, tylko te dwie pierwsze fazy takie są jakieś trudne. A później to już chillera utopia. Dobra, dawaj, dawaj. Ostatnia faza. Szybciej, szybciej, szybciej. W końcu potrzebujemy dalej ścigać się z czasem, nie? O! Poszło bardzo szybko. Ej, co? Wait, what? Czekaj, czekaj, jak ja na... w pierwszej fazie odbijam serduszka, to się nie zalicza do odbić? Ewidentnie odbiłem 2. Czy to się nie zalicza? Jak? Czemu? No ewidentnie to jest odbicie. Więc powinno się zaliczać, a się nie zalicza. Czemu? Czyli muszę czekać na meteory 3. Nie podoba mi się czekanie, bo w końcu muszę dosyć szybko lecieć. A ona ma mało HP, więc to może nie będzie taki problem. Dobra, jest. Teraz lecimy jak najszybciej. Rozwal ją, rozwal ją, rozwal. Chyba za mało obrażeń zadałem. Dobra, serducho stracone. Koniec serducho stracone. Wejdź, znikaj! 4. meteor już się pojawił. Za mało tych obrażeń zadałem. Ej. A bo to na odwrót. To meteor się nie liczy, a te serducha się liczą tutaj. Przy tym, że zmienia fazę, ona przyszła tylko po to, żeby na chwilę się pokazać i zmarnować mi czas. No dzięki. Dobra, jest knockout i pytanie, czy odbicie 3 meteorytów to są 3 odbicia? I czy wystarczyło mi czasu? Nie wystarczyło mi czasu. Odbić były 2? Co? Czyli meteory nie liczą się jako odbicia, to te serduszka na początku się liczą jako odbicia i na końcu jest jedna róża, którą można odbić. Nie! Bum, dobra. Teraz tylko znaleźć tą różę i ją odbić. Jest! Jest odbite, odbite, odbite! Na styk! Łap!
Dobra, jest. I co, było, było? Jest, dobra, jest. No i super, mamy ją załatwioną. To co, może tak jeszcze na koniec? Pirat, on był dosyć łatwy. A czekaj, to czym on strzela można odbić też? Nie, nie można. I nie wiem, jak ja nie oberwałem. On nie zadaje obrażeń? Od dotyku? To był zły pomysł. Nie no, wystarczy samoprowadzającym walić. Jakby do pieski lecieć, to wtedy elektrycznym. Tutaj odbijać ładnie, jak najwięcej. I jakoś to będzie. A no! Miałem tą beczkę, ej! Okej. Tylko się nie spodziewałem. Pomimo, iż powinienem. Znowu rekin. Dobra, tym razem beczka mnie tu nie przybiła. I bum. Pieski. To elektryczny. Dobra, jest git. Aj, oberwałem. Oj, dobra, było blisko, było blisko. Czekaj, on najpierw strzela, czy najpierw robi... A, najpierw robi to, dobra. O Jezu. Dobra, nice. Z double jumpem nie powinno być tak trudno. Ui. Oj, czarka, czarka, tutaj się przydała. Dobra, mordeczko, jak tam z twoim czasem? Ile poszło? 2 minuty. Dobra. A nawet nie starałem się jakoś bardzo speedrunować. Trochę tak, ale nie jakoś bardzo. Okej, czyli po prostu nie oberwa ci będzie git. Oj, dobra. On tu ma już duży zasięg, ten rekin. Ciągle się łapie na tych ogniach, one są szybkie. Siup. I... teraz robi tak. A beczka na mnie spada, ale nie spada, bo robię uniki. Dobra. Siup, dołem. Dołem, trzeba unik. I bum. Teraz bum. Dobra. Dobra. Wyszło. Beczka pewnie znowu będzie na mnie spadać. I bum. Jest knockout, dobra. Życie jest, odbicia są na pewno. Pytanie tylko co z czasem. A, czas easy, dobra, jest. Wyszło. No widzicie jak to jest, raz rozwalamy jednego bossa na odcinku, raz trzy. Także co, w następnym odcinku myślę, że zrobimy te dwa bossy i jeden poziom. A potem zrobimy kości króla i poziom. Albo diabła i poziom. Nie no, zrobimy po kolei. Zobaczymy ile zajmie mi kości król, myślę, że dłużej. I potem do krótszej walki, czy to diabła, czy kości króla, dodam ten brakujący tutaj jeden poziom. No bo nie sądzę, żebyśmy dwóch bossów i dwa poziomy dali radę w jednym odcinku zrobić. Szczególnie, że tu jest pszczółka. Dobra, także w tym odcinku na tyle. Mam się podobało, do zobaczenia i siemka.